Cześć kochani, witam was jeszcze z Bali, a za chwileczkę już lecimy na Raja Ampa, czyli na zachodnią Papuę, zwaną ostatnim rajem na ziemi. Są moje kochane podróżniczki, podróżnicy. Jesteśmy w domu. W domu, zostajemy tu. Jesteśmy w domu. Witam w raju. W nowym domu. My dotarliśmy już do Raja Ampa, czyli do ostatniego raju na ziemi. Miejsce jest nieodkryte, nieznane. Zatrzymaliśmy się na wyspie Kri, gdzie oprócz nas nie ma innych turystów. Czujemy się jak na bezludnej wyspie, mamy przepiękne domki na wodzie. Przed chwileczką zrobiliśmy sesję zdjęciową pod palmą, pod leżącą palmą, która jest przepiękna, instagramowa. Mamy przepiękne domki na wodzie, zaraz lecimy nurkować. Później wam dam troszeczkę takich bardziej praktycznych informacji. Zobaczcie, jaki piękny mamy domek na następne kilka dni. Nasz domek na wodzie. Pierwszą naszą aktywność na Raja Ampa będzie nurkowanie. Mówią, nie ma piękniejszych spotów na świecie niż nurkowanie właśnie tutaj na tym archipelagu. Za chwileczkę się przekonamy. Jak się czujesz? Jesteś zestresowany? Tak. Czy podekscytowany? Co myślisz, że zobaczysz dzisiaj? No mam nadzieję, że będą rekiny, kolorowe rybki. Kolorowe. Ale będzie wesoło. Jak się czujecie przed waszym pierwszym divingiem? Bela? Nasz czas. Na zdrowie rybko, rekinku. Cheers. Droga na szczyt wcale nie jest łatwa, tak jak myślałam, że wystarczą moje klapki. Niestety jest ciężko, to jest prawdziwa wspinaczka, musimy wspinać się po linach. Gratuluję zdobycia najwyższego szczytu Raja Ampa. Udało się... Gratuluję. Kochani, kochani, a za chwileczkę najlepsza atrakcja naszego wyjazdu. Czyli przybędziemy na plażę z rekinami i będziemy z nimi snurkować i pływać. Rekiny te nie są mięsożerne, więc nie musicie się martwić, że zostaniemy zjedzeni. My już lecimy szukać rekinów. Mam nadzieję, że się pogoda zaraz rozpogodzi. Trzymajcie kciuki, że uda nam się to fajnie nagrać.
Naszym kolejnym punktem wyprawy na Radzie Ampa jest Laguna Gwiazdy. Widzicie tutaj gwiazdę? Tu się właśnie dokładnie, to jest odwrotnie, układa w gwiazdę. Tu jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zobaczcie, jak jest pięknie. Nie było łatwo się tutaj wdrapać, bo droga jest bardzo kamienna. Się tutaj wdrapywaliśmy, no i prawie wszystkim się udało. Nasza przygoda na wyspach Radzie Ampa właśnie dobiega końca. My płyniemy na samolot do Sorong, który mamy za kilka godzin. Za dwie godziny będziemy już na lądzie. A zobaczcie, wyspa wita nas przepięknym wschodem słońca. To był niesamowity czas. To było takie wyjście poza strefę komfortu, bo będąc na końcu świata nie zawsze mamy przepiękną łazienkę, klimatyzację i wszystkie te rzeczy, które używamy w normalnym życiu. Fajnie jest czasem się oderwać od takiego normalnego świata i pobyć z naturą, bez internetu, bez telewizora, bez takich rzeczy, które daje nam cywilizacja. Jedyne, co mieliśmy tutaj, to naprawdę to, co nam ugotowali tutaj nasze gospodyni oraz piwo, Coca-Colę i wodę. Archipelag Radzie Ampa to jest takie marzenie każdego podróżnika. Jeżeli mówię, że mieszkam na Bali, to każdy podróżnik pierwsze, co mnie pyta, to jest, czy byłam już na wyspach Radzie Ampa, i zawsze odpowiadałam nie. Jednak zawsze było to na mojej bucket list i w końcu udało się tutaj dotrzeć i wiem, że z Polkami Podróży będziemy takie wyjazdy organizowały regularnie. Nie jest wcale łatwo się tutaj dostać, ponieważ żeby z Polski tutaj dolecieć, potrzebujecie 5 samolotów, kilka łódek, kilka busów, więc tak naprawdę ta droga jest bardzo droga, ale pamiętajcie, jeżeli byłoby łatwo, każdy mógłby tutaj dolecieć i nie byłoby tego efektu. Czyli trzeba przylecieć do Indonezji. Do Indonezji, czyli możemy przylecieć do Dżakarty i z Dżakarty wziąć samolot wtedy do Sorong, to jest około 7 godzin drogi. Możemy również, będąc na Bali, rezerwować samolot do Sulawesi, do Makassar, a z Makassar bierzemy kolejny samolot, który leci 2 godziny już do Sorong. Stamtąd musimy jeszcze łódką przedostać się tutaj na rajskie wyspy Radzie. Rafa koralowa. Wyobraźcie sobie, że nurkowałam w najpiękniejszych spotach na świecie. Nurkowałam z rekinami młotami na Galapagos, z bull sharkami w Meksyku, w Great Blue Hole. Naprawdę światowej sławy spotach nurkowych.
I wyobraźcie sobie, że tutaj Rafa jest jeden z najpiękniejszych, jaki widziałam. Nie dość, że nie jest zniszczona, to jeszcze jak wychodzi się z domku, widać przepiękną Rafę, przepiękne rybki, kolorowa, niezniszczona, niedotknięta przez człowieka Rafa. A wyobraźcie sobie, że w niewielu miejscach na świecie można taką spotkać. Ludzie, niesamowici ludzie, niesamowita atmosfera, wszyscy uśmiechnięci. Troszeczkę przypominają mi Baliczyków, którzy zawsze się uśmiechają, którzy zawsze znajdą rozwiązanie na każdy problem, którzy zawsze są serdeczni i chcą dla Ciebie dobrze. Tutaj jest bardzo dużo w ogóle katolików, chrześcijanów, różne rodzaje chrześcijaństwa, co mnie bardzo zaskoczyło, bo myślałam, że większość, że będą tutaj też muzułmanie, jednak nie, jest dużo kościołów, są cmentarze, no i ludzie są cudowni. A my wraz z Polkami Podróży zapraszamy Was już w lutym i w kwietniu na taki sam wyjazd. Będziemy dużo na łodzi, będziemy wstawać przed wschodem słońca, będziemy odkrywać świat podwodny i będziemy się świetnie bawić. Więcej informacji u nas na stronie internetowej www.polkiwpodróży.pl. Zapraszamy!